Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Felicem i dzisiaj znowu witam was serdecznie w Falloutie. Zrobiłem tutaj tą misję ze zbieraniem. Boże, nie ten przycisk. Nie, dobrze, dobra. Ze zbieraniem podatków. Chociaż nie do końca, jeszcze musimy zabić. Jakoś nie za Kaleba McAfee'ego i jego znajdziemy. Prawdopodobnie, przepraszam. Jego znajdziemy prawdopodobnie tutaj, czyli musimy się. Musielibyśmy udać się do stripu. Niestety w tym momencie tego nie zrobimy. Potrzeba nam pieniędzy, ewentualnie pod ekspedycję, tak powiem, trochę nasze zdolności nauk ścisłych. Zrobiłbym to bardzo chętnie, ale coś niestety w tym momencie. No, musiałbym bić chociaż jeden poziom, a potem poszukać książki, która umożliwiłaby nam, wiecie o co chodzi, żeby podbić tylko 10 jeszcze na jakiś czas i wtedy wejdziemy, bo tam potrzeba 80 dokładnie nauk ścisłych, by to zrobić. Niestety, no. Nie mam w tej chwili takich zmienności. Tutaj chyba jest jedno. Z tego co pamiętam, jedna z rzeczy, którą musimy właśnie poszukać. Więc co mi się nie podoba tutaj w tym momencie, bo to miasto jest rozstrzelone na kilka kręgów takich, chyba tak to można nazwać. I niestety te tutaj zawalone rzeczy, ten gruz tutaj nie pozwala nam przejść dalej. To mi się nie podoba. No ale cóż, każdy ma swoje... Każdy ma swoje doznania na temat danej gry. No i to jest jedyny chyba minus, jak na razie, który dostrzegam w grze Fallout. No, nie ma co tu dużo gadać. Idziemy sobie dalej, bo to trzeba szukać różnych rzeczy, zarobić pieniążki, żeby w ogóle się ruszyć z tej dziury. Bo to jest biedna dzielnica Vegas. Znaczy tego tu stripu całego, tak? Idziemy tutaj. To prawdopodobnie znajdziemy z jedną z pierwszych rzeczy, czyli tak zwanego... Nam energię trochę odbiera do noszenia. Jakie... Czuję się jak, tak jak... Jakiś taki... Wiecie, jak są te takie ratlerki czy coś, to tak... Dosłownie tak samo. Podchodzą... Ała! ADHD mają. No nie! W tym momencie... O! Tutaj! Spróbujemy się włamać. Chwila, tylko zapiszmy, bo... No, będziemy mieli zaraz bitwę z tymi szczurzyszczytkami. Żeby to, że... Nie atakowało jeszcze! Będziemy znowu się włamywać gdziekolwiek.
Ale się fartnęło teraz. Jezus, dużo mi tu 11 poziomu brakuje. Ha! Udało się. Dobra. Jest dobra, akurat 80. Dobra, ładujemy. Nie trzeba będzie szukać książki. Dobra, co tu nowego ciekawego możemy wziąć? Will subside in several minutes. Await. O Boże, o Boże, ale to zbereźliście. Dobra, muszę piwo jakieś wypić czy coś, bo mam zbyt duże obciążenie w tym momencie. Chemia. Piwo chyba dawało. Szkocka. O, szkocka też może być. A te nutki jak zwykle zarobić telecą w radiu. Złomu ile? Muszę się tu kiedyś na szaber wybrać, jak będę miał więcej miejsca. Naprawdę, to przyjdę za odcinkiem kiedyś, jak was nie będzie czy coś. Nie! No ej. Po głowie ją. Dobra. Rzeczy, które tutaj właśnie... No nie, ej, ty! Ty na mnie tak nie skacz! Co ty, Spider-Man jakiś jesteś, czy coś? Będą zbierali z ciebie co nieco. A jeszcze coś sobie zarąbałem. Tu ewentualnie widzę mógł kraść różne rzeczy, ale to tutaj miałem się udać w celu sprawdzenia pożywienia. Chyba jest coś w rodzaju takiego, myślę, Caritasu albo coś, tylko tyle, że jest to w jakiś sposób chyba nielegalne. Akurat w tym miejscu.
No nie wiem, jak to zaraz się dowiemy, bo tutaj trzeba jeszcze wrócić do króla z tym wszystkim. Ale to już za chwilę będzie to możliwe. Zaraz, tutaj możemy zebrać jeszcze ludzi, widzę. Tutaj najechało na to. Zapiszmy sobie, bo jestem przewrażliwiony na punkcie tego, bo często mi po prostu błędy wyskakują. Pipi! No nie wierzę, dobrze, że zapisałem. Czyli nie mogę jumać wody. Taper. Hey, you helped out Bill Ronte, so the followers worked out a deal for you to drink free. If we let everyone. Ale bajer. No na wodę tylko kupować u niego. Dobra, no to już wiemy, gdzie będziemy mogli ewentualnie wodę kupować. I wystarczyło z nim pogadać i od razu możemy się napić. A to będzie taki pewnie lekki zapas na dalszą drogę, bo no nie często nam przychodzi się czegokolwiek napić. Dobra, tu jakaś ślepa uliczka. Tam mi coś pokazuje tamtą stronę, ale to chyba jest tylko droga, w którą mogę się udać. Ale tutaj właśnie przyszedłem po złotoustego chyba. Nie, tutaj po gulkę, kowbojkę, tak, bo tutaj jest taka magiczna kobita jakaś w tym obozie. No i zobaczymy, może się zgodzi. Old Las Vegas Morning State Historic Park. Ciekawe, co tu kiedyś stało, bo to chyba nie jest do tego postawione. Mi tak coś nie pasuje. Cześć, magiczna kowbojko. Ciekawi mnie tego, co... kto ma takie pomysły, żeby w ogóle zatrudniać tą gulkę. Co robisz z uczniami? Co robisz z uczniami? They already have that pig McCaffrey working for them. Do they need another guard? I've escorted my share of idiot tourists around. I'm all boot, knives and leather, friend. And a ghoul besides. Ktoś ma naprawdę dziwne pomysły. Weirdos into bullwhips and necrosis, huh? Doesn't sound ona lubi ból. What am I thinking? I'm no whore, and I ain't about to hand my ass over to some penny ante hustler like he owns me. Marsh. They do have a damn good selection of hooch over lubi at the Wrangler. Z tego co wnioskowałem. If I get to choose my customers, if I get to be a little rough with them, if my cut is fair, tell the Garretts I'll stop by. Do widzenia. Czyli już mamy gula cowboya. Z czym potrzeba nam osoby, która będzie nagłośniała to nieco. Tak jak tutaj. Nie tutaj. Tu jest tu góra, ale tu stoi, widzicie, taki chłopiec właśnie i on nakłania. Jestem, czy to właśnie to jakieś boczne wejście? Ucipiałem już. Aha, czyli tutaj już tylko wracamy. Tam aha, nie, to tam pójdziemy, zobaczymy. Do tego co pamiętam, to mogliśmy tego tam pana w garniturze jeszcze zrekrutować jako kogoś. A on będzie akurat dobry w tym, co będzie robił. No nie wiem, zobaczymy. Ja tam z jego usług korzystać nie będę, tak czy siak. To nie o to chodzi. To nie ta gra.
Przecież to nie Larry chyba, tak? No, to chyba była seria Larry, czy coś takiego, i tam było takie bardziej... Na nich pracować? I'm retired, but life has been a bit dull without some kind of act. Oh my gosh. Ah, I get you. So you think because of my past escort work I'd be in? I got out of that work because it just made me feel empty inside. What makes you... You know what? You're right. Dobrze, że... On ma te Adidas Bosty pewnie, a ja mam jakieś Nike. Tytoń, przestań działać. Jaka szkoda. Zjarał się troszeczkę. Here comes trouble. Byśmy poinformowali go o tych dostawach darmowego jedzenia. No wejdziemy właśnie. Dzień dobry, Rek. Co masz nóż do tego? Ciałko masz w miarę, ale twarz to naprawdę do wymiany. Coś chyba panu... coś pan chyba zgubił, tak? Nie? Nie? No dobra, idziemy. Panie, co pan tutaj z rewolwerem biega? Jejo! Skillem bilardowym. Fajnie, musi ktoś dostać z tego. Handing out supplies, like food and stuff? That ain't nothing. Nothing's innocent in free.
Okej. Co? King, we've got problems. Czemu? You to back him up. See this through? Dajemy. Nareszcie jakieś trochę akcji, a nie, że ja tylko chodzę. Idziemy trochę postrzelać. Feel like a lucky luck. Someone dead. Really dead. Stop by the Silver Rush and we'll give you the meat. Silver Rush to tutaj. Tutaj pracują, jak oni się nazywają? Van Grafowie? No, Van Grafowie. Dobrze mówię. Tu się chyba udamy też później, bo też są ciekawe zlecenia. Ale to naprawdę mówię, że później, bo ciekawi mnie bardziej, co się dzieje za bramami stripu, czyli tego już naprawdę Vegas Vegas. Jest jakaś rozlałka, słyszę. Kogoś mam zgasić? Widzę, że możemy sobie tutaj nieco pozbierać. Martwy król. Rokowy pasiak. Good, you're here. These soldier boys don't kid around. They took out two of my guys right away, and now the rest are too scared to move in. O, dupa. Jakby tak go po bani ładować. Trochę zlagowało. No za dużo ich tu jest. Co was tak dużo tutaj? No też po mnie. Dobrze, zapisałem tutaj. Widzę, że się zaczyna robić ciekawie. Szkoda, że ten pikawa stąd spierdzieli, bo tutaj jest dużo dosyć i... Co ja mam tutaj zrobić sam? Help, help! Ukryjmy się. Zginiesz wreszcie. Z tego 9 mm trafiłbym go lepiej niż z tego. Albo z tego, o. O, czyli ja ich muszę tutaj bliżej potem. Z bliska już ich zabiję normalnie z tego karabinu. Najgorsze jest to, że tutaj w tym momencie jest ich na tyle dużo. Ciężko jest ogarnąć. Pierwsze sobie z nim paka.
O, dostał. Dobra, i teraz po kolei. Nie szkoda, miałem nic na was. Czemu Warrenka? Nie to jest nim za dziwny. Co? Oni widzą, że jestem miło na rozwoju. Fajne czyty mają. Dupa! Ja nie chcę mieć u RNK negatywnej reputacji. Zapomniałem porozmawiać wtedy z tą babką. O! Trudno, będziemy negatywnie postrzegać. Kozaka. Nie. A powiem tylko jedno. Pogadajmy jeszcze raz z tym typem. Goń się. Czyli w taki sposób też mnie zaatakują. Ale dlaczego? Chcę na przykład pogadać sobie z tym. Nie przeżyłem. A jakbym poszedł pogadać sobie na przykład... No ja nie chcę... Wszystko tutaj dupa. Nie chcę w taki sposób tego załatwiać. Zadania. A! No jak? Ile można w goście nawalać, że w końcu zginął?
dziwne. Nie rozumiem do końca. Kurde, nie mogę trafić. Albo mogę... To jest... Nie, bo ja nie chcę... Naprawdę, ja nie chcę walki z tym... Wszystkim... Wow. Kawa, co ty mówisz? Ale mnie zdjęli! Szybko. A jakby zabić pikawę? Help! Ona wola w pikawę przecież! Nie rozumiem tej misji. Nie, po prostu nie rozumiem. Dlaczego to tak ma być? Ja tak nie chcę, żeby było. Ja chcę zdobyć szacuneczek na dzielnicy. No dobra, spróbujmy w inny sposób. No chciał to właśnie poboczne, nie to, co jest główne. Nie chcę ginąć przy okazji. Nie przemyślałem tego. Mi zależy na tym, żeby przede wszystkim był pokój w Freeside. Nie. To jest Freeside chyba. Może i nie. No dobra, nieważne. No w każdym razie w tym mieście, żeby był pokój, a jednocześnie chcę utrzymać dobry kontakt z RNK. A ci misjonarze tam poszli. Trzodą całą. Ci misjonarze przede wszystkim zlamili. Przez tych misjonarzy. Przez tych jełopów mam przesrane. Jak z nimi gdzieś tam pogadał i porozwiązywał ich zagadki, to był pewnie na plusie z nimi, nie? A tak to muszę z nich wszystkich rozwalić. Tam jest kapeć jeden, drugi, trzeci, czwarty. O! Macie tam z plazmicznego granacika.
Możesz ty w mordę. No pikawa! To sobie jaja w tej chwili zrobiłeś, nie? Jest to niemożliwe, żeby on sobie tak stał i się nie kapnął w ogóle. Spróbujmy do granatu tego zratnąć. Granata spróbujemy rzucić. To ma naprawdę spory damage. Przynajmniej nie był... Wow. No właśnie z nią chciałem pogadać. No wybaczcie, ale was jest tu zbyt dużo. O Jezus, wszystko już wystrzelałem. Jest impact. No i dupa. Dobra. Wiecie co? Ja sobie z tym poradzę już jakoś poza odcinkiem. Spróbuję wszystko ładnie pozałatwiać sprawy. Więc żegnam się teraz z wami serdecznie i oczywiście, jeżeli film się wam podobał, to zapraszam was do komentowania i jeżeli, no nie wiem, coś chcielibyście poradzić, to też zapraszam was do pisania w komentarzach tego, co byście chcieli, żebym zmienił w tym prowadzeniu, więc w tej chwili powiem wam, na razie.